Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o Antonim Dudzie. To jest Antoni Duda, stryj prezydenta Andrzeja Dudy. Stryj Andrzeja Dudy, Antoni Duda, wszedł do Rady Nadzorczej Spółki Państwowej PKP Cargo, chociaż jak sam przyznał, nie ma żadnego doświadczenia w kolejnictwie. Dlaczego się tam znalazł? Odpowiedź jest prosta. Antoni Duda jest bardzo blisko związany ze swoim bratankiem prezydentem. Pomagał go wychowywać, woził go w wózeczku. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Antoni Duda wszedł do Rady Nadzorczej PKP Cargo. Ale jest ważniejsze pytanie. Po co? Po co Antoni Duda wszedł do Rady Nadzorczej PKP Cargo? Czy tylko po to, żeby zarobić? I kto na tym skorzysta? Kto na tym najwięcej skorzysta? Bo że skorzysta Antoni Duda, to się oczywiście domyśla. Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy się przenieść daleko, do Pekinu. To jest Xi Jinping, chiński dyktator, pan i władca totalitarnych Chin, tyran i morderca, i nie są to słowa na wyrost. Xi Jinping jest katem Ujgurów, Tybetańczyków, którym każe się czcić jak bóstwo, chociaż ich morduje i więzi. Jest przede wszystkim katem Chińczyków, swoich najważniejszych poddanych, bo ich jest najwięcej w Chinach. Ich też gnębi i więzi przy pomocy swoich służb specjalnych i z bezpieki Chińskiej Partii Komunistycznej, Specjalnej Służby Bezpieczeństwa, tak zwanej Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, której Chińczycy boją się bardziej niż policji i kontrwywiadu. Andrzej Duda chwali się swoją przyjaźnią ze zbrodniczym dyktatorem Chin. Prawą ręką dyktatora Xi Jinpinga jest ten człowiek, Chen Xi, wieloletni nadzorca chińskiej partyjnej bezpieki. Z Xi Jinpingiem, Chenem Xi i ich partyjną bezpieką ściśle współpracuje Kuo Kuansheng. Kuo Kuansheng, który pełnił też funkcję rektora Politechniki Pekińskiej, ale później został zastępcą szefa Pekińskiego Komitetu Partii Komunistycznej, gdzie jest odpowiedzialny za sprawy personalne, co znaczy, że ściśle współpracuje z chińską partyjną bezpieką. Ale Kuo Kuansheng ma jeszcze wiele innych zadań. Lata po całym świecie, otwiera instytuty Konfucjusza, a instytuty Konfucjusza to specjalne placówki propagandowo-wywiadowcze, które Chińczycy otwierają, uwaga, na uczelniach całego świata, również w Polsce. Między innymi Kuo Kuansheng nadzorował Instytut Konfucjusza w Opolu. Instytut Konfucjusza w Opolu działał przy Politechnice Opolskiej. Towarzysz Kuo Kuansheng zdominował rektora Politechniki Opolskiej, Marka Tukiendorfa. Wyznaczał mu zadania, wysyłał go w dalekie podróże. Krystyna Duda, nasza bohaterka, jedna z naszych głównych bohaterek dzisiaj, to żona Antoniego Dudy i ciotka prezydenta RP Andrzeja Dudy, polityczka PiS, tak samo zresztą jak Antoni Duda, który jest związany z partią Jarosława Kaczyńskiego, był związany z pierwszą partią Jarosława Kaczyńskiego, Porozumienie Centrum, zakładał Porozumienie Centrum w Opolu, a później został jednym z najważniejszych ludzi PiS w tym mieście. Krystyna Duda była podwładną rektora Politechniki Opolskiej i robiła prochińską propagandę dla Instytutu Konfucjusza w Opolu.
nie tylko na uczelni, ale także w świecie akademickim wśród polskich uczonych. Jedną z najważniejszych spraw, jednym z głównych zadań Instytutów Konfucjusza jest propagowanie tak zwanego nowego jedwabnego szlaku. To chiński imperialny projekt budowy transkontynentalnej sieci dróg i portów, które na stałe uzależnią naszą gospodarkę od chińskiej. Kluczową częścią nowego jedwabnego szlaku jest sieć kolejowa, biegnąca przez kraje Azji i Europy, między innymi przez Polskę. Teraz już wiemy, co Antoni Duda robi w PKP Cargo i czego tam pilnuje. Andrzej Duda gorąco popiera ten projekt, gorąco popiera nowy jedwabny szlak i robi to słowami zaczerpniętymi z chińskiej i prochińskiej propagandy, którą uprawiała przez lata jego ciotka Krystyna Duda. W chwaleniu i wielbieniu Chińczyków nie znała miary. Oto drobny przykład twórczości polityczki PiS, ciotki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krystyny Dudy. Nie rób drugiemu, co Konfucjuszowi niemiłe. Kiedy nad terenami dzisiejszej Polski szumiały ciemne knieje, jeszcze 1000 lat z okładem przed pierwszymi Słowianami, którzy mogliby się klnąć na Peruna, w egzotycznym państwie na Dalekim Wschodzie już tworzyły się zręby systemu religijno-etycznego praktykowanego po dziś dzień jako konfucjanizm. Mogą Państwo sobie te publikacje znaleźć w internecie. To jest gazetka Wiadomości Uczelniane. Redaktor naczelna Krystyna Duda, aczkolwiek pod tym tekstem się bardzo przezornie Krystyna Duda nie podpisała. Podpisała się za nią jej zastępczyni Lucyna Sterniuk-Gronek. Ale redaktor naczelna jest odpowiedzialna za wszystko, co pisze i publikowane przez nią teksty, nawet jeśli innego autorstwa, są częścią jej pracy twórczej. Jak widzimy, polityczka PiS przedstawia nas, Polaków, Słowian, jako dzikusów, którzy mogą się uczyć od, nawet powinni się uczyć od Chińczyków. I proszę Państwa, to jest prawda, że chińska cywilizacja jest starsza od naszej i wielu rzeczy moglibyśmy się nauczyć od Chińczyków. Ale konfucjanizm nie należy do tych rzeczy. Konfucjanizm to jest doktryna mówiąca o podległości poddanych wobec władcy. Na tej doktrynie kolejni władcy Chin, cesarze, a dzisiaj chińscy komuniści, budowali swoje okrutne tyranie. Wypada zapytać, od jak dawna Andrzej Duda uczestniczy ze swoimi krewnymi w działaniach tej chińskiej sieci wpływu, którą kieruje towarzysz komunista, konfucjanista Kuo Kuansheng oraz chiński dyktator Xi Jinping. Odpowiedź brzmi: od października 2008 roku. Co najmniej od października 2008 roku. Prezentujemy, za chwilę pokażemy zdjęcie Andrzeja Dudy z października 2008 roku, kiedy to przybył do Opola na otwarcie Instytutu Konfucjusza. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas prezydencki minister u boku Lecha Kaczyńskiego, Andrzej Duda pojechał na otwarcie chińskiej placówki propagandowo-wywiadowczej, z którą współpracowała i którą promowała jego ciotka. To jest to zdjęcie. Tu jest Andrzej Duda. Wówczas jeszcze Duda nie fotografował się tak chętnie z Chińczykami. Sfotografował się z amerykańskimi gośćmi, którzy tego samego dnia, w tym samym momencie przebywali w Opolu, na Politechnice Opolskiej, w tym samym dniu.
I w tym samym momencie, kiedy tam otwierano uroczyście Instytut Konfucjusza, uczestniczyli też w tej uroczystości. Być może ta powściągliwość brała się stąd, że w 2008 roku pamiętaliśmy jeszcze, że Chiny są morderczą tyranią. Ale od tego czasu otwarto w Polsce i na świecie wiele instytutów Konfucjusza, a one, urabiając umysły uczonych, pracowników akademickich, ekspertów, studentów, którzy później stawali się ekspertami, politykami, biznesmenami, dziennikarzami, one, te instytuty Konfucjusza, urobiły nasze myślenie i my już nie pamiętamy, że Chiny są morderczą tyranią. My chcemy współpracować z Chinami, choć nasze uzależnienie od chińskiej gospodarki może nas teraz dobić w warunkach recesji, kiedy nasza gospodarka może upaść, a Chińczycy chcą jeszcze intensywniej zalewać nas swoją tanią produkcją. Chcą zalewać nasz rynek, co dzięki nowemu jedwabnemu szlakowi będzie dla nich jeszcze łatwiejsze. Rektor Marek Tukiendorf miał mniej szczęścia niż Antoni Duda. Nie dostał lukratywnej posady w spółce państwowej. Gdy jego ciągłe podróże do Chin i rosnąca nerwowość zwróciły powszechną uwagę w Opolu i stały się źródłem plotek, rektor został znaleziony nieżywy, powieszony w piwnicy jednego z opolskich bloków. Proszę Państwa, mówimy o sprawach życia i śmierci. Rektor Marek Tukiendorf jest pamiętany jako człowiek wielkiej energii. Wielu wspomina go jako człowieka dobrej woli. Prawdopodobnie uwikłał się w te chińskie zależności, ponieważ uwierzył w tę propagandę, którą nam się wpaja. W tę propagandę, według której Chiny są wielkim, pokojowym, bogatym, rozwijającym się mocarstwem, z którym koniecznie trzeba współpracować. Bardzo bym chciał, żeby Chiny były w przyszłości pokojowym, demokratycznym mocarstwem, z którym wszyscy będziemy chętnie współpracować. Ale tak nie jest. Wpływy chińskie w Polsce stają się coraz groźniejsze, równie groźne jak rosyjskie, tym bardziej, że od ponad 2 lat Rosja i Chiny ściśle współpracują. Ta sieć powiązań, związki Andrzeja Dudy z chińskim reżimem, historia Marka Tukiendorfa, historia Krystyny Dudy, niebezpieczeństwo związane z chińskimi wpływami, z wpływami chińskiego reżimu w Polsce. Zostało to wszystko dokładnie opisane w tej książce, opisane i udokumentowane w książce Duda i jego tajemnice. Gorąco polecam tę książkę i wierzę, że damy radę wyzwolić się od obcych, szkodliwych wpływów, tych tyrańskich, totalitarnych i autorytarnych mocarstw, które chcą zdeptać naszą wolność, a nieraz też depczą nasze życie. Dziękuję bardzo.